Przeczytałam kiedyś w internecie wiadomość o tym, że pewna Niemka kilka tygodni nosiła w portfelu zwycięski kupon z loterii umożliwiający jej odebranie 33 milionów euro nagrody. Zupełnie zapomniała bowiem o tym kuponie, o tym, że brała udział w loterii i przez kilka tygodni nie miała wskutek tego zupełnie świadomości tego, że stała się milionerką. Gdy zapoznałam się z tą informacją, przyszła mi do głowy myśl, że podobnie jest niekiedy i w naszym życiu duchowym. Każdy z nas dostaje bowiem nagminnie różnego rodzaju szczęśliwe kupony od Pana Boga, przeróżne Boże dary i łaski, i często o nich totalnie zapomina. Mamy je tuż pod nosem, w zasięgu ręki, kroków, nie korzystamy z nich, nie dostrzegamy ich, nie doceniamy, a jeśli nawet zdarzy się, że w końcu po nie sięgamy, bywa, że w ogóle za nie Bogu nie dziękujemy, bo albo w ogóle nie mamy świadomości otrzymanego z góry prezentu, wydaje nam się on oczywisty, naturalny, czymś, co nam się należy, albo wydaje nam się, że ów prezent to całkowicie tylko i wyłącznie nasza osobista zasługa, wynik naszej pracy, poświęconego czasu, sprytu, starań. Nagrałam ten filmik, aby zachęcić siebie i Ciebie, drogi widzu, do doceniania na co dzień Bożych darów, do bycia wdzięcznym za wszystko Bogu, do dziękowania za każde nawet najmniejsze dobro, które stało się naszym udziałem. Oby nie było wśród widzów kanału Credo Katolik tych, którzy mają notoryczne zaniki pamięci odnośnie tego, że wszystko to, co Bóg nam zsyła, to Boża łaska i Boży dar, że wszystko, co Bóg nam zsyła, wynika z doskonałej, Bożej, niepojętej do nas miłości i jest dawane nam zawsze dla naszego dobra, miarą hojną, obfitą, ubogacającą i dużo, dużo cenniejszą niż te 33 miliony euro, które jakiś czas temu, pewnego dnia, wygrała owa wspomniana przeze mnie na początku tego nagrania, zapominalska Niemka.